Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w 25. niedzielę w ciągu roku. Ksiądz Sławek Laskowski. Witamy. Ksiądz Józef Maciąg. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Marka, rozdział 9, wersety od 30 do 37. Po wyjściu stamtąd przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli w drodze, bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Tydzień temu rozważaliśmy pierwszą zapowiedź męki i ona odsłoniła Boże myślenie, które zupełnie jest inne od naszego ludzkiego myślenia. Dzisiaj mamy drugą zapowiedź męki i znowu się powtarza odsłona pewnej tajemnicy, że nasze wyobrażenie o pierwszeństwie, o byciu pierwszym, najważniejszym jest kompletnie inne niż to, które proponuje nam Chrystus. Pytanie, czy damy radę się nawrócić? To znaczy, by uznać, że nasze myślenie, nasza droga jest taka właśnie, jak zobaczymy za chwilę, i wybrać i pójść drogą, którą ukazuje nam Chrystus. Nie będzie to łatwe. To jest bardzo trudne. Uczniowie tutaj stawiają trochę bierny opór wobec tego, co próbuje im przekazać Jezus, który notabene odsuwa się od tłumu, ponieważ widzi, że to jest czas, który musi poświęcić intensywnej formacji uczniów, prawda? Dlatego nie chce zajmować się uzdrawianiem chorych, czy nawet uwalnianiem opętanych w tych wielkich tłumach, które chętnie wszędzie za nim podążały. Chce być z nimi tylko, ponieważ ma im coś bardzo ważnego do powiedzenia. Ale oni stawiają bierny opór. Jezus coś im mówi, oni nie rozumieją, prawda? Mamy werset 32, ale boją się go pytać. W naturze ucznia jest słuchać uważnie i pytać o to, czego się nie rozumie, prawda? Bo inaczej lekcja nie ma sensu, jeżeli uczniowie z niej wyjdą nie zrozumiawszy nauczyciela. Tymczasem oni wolą nie rozumieć, ponieważ to, co Jezus mówi, jest zbyt trudne i zbyt nieprzyjemne. Może twarde, zbyt twarde. Wolą nie słyszeć tego. Następnie drugi jaki moment tego biernego oporu. Jezus stawia im pytanie jako nauczyciel, który widzi, że się zablokowali, próbuje ich odblokować, o czym tam dyskutowaliście w drodze. Oni milczą, ponieważ wolą, żeby on nie wiedział o czym. Piękne, prawda? Klasyczny, kliniczny przykład takiego właśnie ucznia, który stawia delikatny, grzeczny opór. Nie daje w sobie miejsca na słowo mistrza. Tymczasem oni faktycznie zeszli z góry Tabor, gdzie było przemienienie i u stóp tej góry natknęli się na egzorcyzm. Na egzorcyzm. Z którym sobie nie mogli dać rady. Dokładnie tak. I tam usłyszeli, że ten rodzaj duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem. A co to był za duch? Jak go Jezus zidentyfikował? Nieme. I? Głuche. No i co tutaj mamy? Uczniowie okazuje się, że są głusi na słowo Jezusa i jak on ich pyta... Niemi, milkną. Niemi. Dziwne. Ten duch poszedł z tego chłopca, ale ma wpływ na nich. Uczniów Jezusa, prawda? Nie mogli dziwna go wyrzucić. Historia. Nie mogli go wyrzucić. Jezus ma z nimi kłopot. Większy niż z tamtym chłopcem. I to jest właśnie piękna droga uczniów Jezusa Chrystusa. Czyli to nie jest droga wybranych, doskonałych, no takich nawet nadludzi, nazwijmy to, moralnie ułożonych, wyedukowanych, takich pokładzistych, nazwijmy to,
A wręcz odwrotnie, jak Józef mówi, trafia tu na taką materię, która by się wydawała nie do, do przerobienia, nie? Bo wiesz, w naszej naturze taki człowiek naturalny ma w sobie dążenie do no, panowania nad innymi. To jest coś oczywistego, że po to robimy karierę, po to pniemy się w tej drabince hierarchicznej, czasem nawet po plecach przyjaciół, jak po szczeblach, żeby no, być wyżej w tej hierarchii, bo więcej znaczę, więcej mogę. I więcej mam. Mam więcej mam. A Jezus jednym zdaniem, tą uroczystą zapowiedzią im rujnuje ten sposób myślenia. Ich oczekiwania i spodziewania, które mają względem Jezusa, prawda? Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, zabity i zmartwychwstanie. Wszystko no, legło w gruzach nie do przyjęcia. Nie, i to jest nie do przyjęcia. Ale to jest piękne właśnie, jak właśnie... Przecież słuchaj, w naszym życiu kapłańskim jest dokładnie tak samo. Przecież czy ja nie chcę wznosić się po stopniach kariery... Sukcesów? Sukcesów. Przecież... No, próbuję, jak tylko mogę się hamować. Nasi ci przełożeni nie oczekują tego samego od nas. Moi drodzy, tego samego oczekują w świecie. To są ludzkie mechanizmy i bardzo pięknie jest je w sobie odkryć, bo inaczej Jezus nie może nic zrobić dla ciebie. Bo jak tego nie odkryjesz, to nie wiesz, o co go prosić i nie zobaczysz, że właśnie nie myślisz po Bożemu, a po ludzku, że idziesz drogą demona, bo mówi odejść ode mnie szatanie, tym temu Jezus. Bardzo mocno karci go. I teraz, żeby to stać się uczniem Jezusa, trzeba być wyrwanym z rąk demona, szatana i to jest poważna robota Chrystusa, bo zmienić mentalność, moi drodzy, to jest kolosalna praca. Jest jeszcze takie miejsce i paralelne, bardzo mocne, które pokazuje, jakie są ostateczne konsekwencje tego, co tutaj się ujawnia. Ten bierny opór wobec słowa Jezusa, że oni nie chcą puścić tych swoich oczekiwań, są jak butelka wypełniona powietrzem, którego nie chcą wypuścić, żeby przyjąć to, co Jezus im próbuje przekazać, tę wodę życia, Ewangelię. Mianowicie Judasz, 13 rozdział Jana, prawda? Początek Ostatniej Wieczerzy, Jan notuje, że diabeł już był, wrzucił w serce Judasza słowo o tym, żeby Jezusa wydać. Tutaj też mamy, Syn Człowieczy będzie wydany, dlatego to jest mocny paralelizm. Ponieważ on się zamknął na słowo Jezusa, nigdy z Jezusem nie rozmawiał, nigdy nie dał żadnego znaku, że przyjmuje jego naukę, pozostawał bardzo blisko niego na wyciągnięcie ręki. Pełnił urząd ważny, był skarbnikiem, ale żył w swoim świecie. Dlatego diabeł wrzucił, dosłownie mówi tekst grecki, tam u Jana, w jego serce myśl o sprzedaniu Jezusa za pieniądze. Natura nie znosi pustki. Ta pusta butelka wypełni się czymś innym, prawda? I diabeł słowo o grzechu, o zdradzie, o sprzedaniu, o wyparciu się Jezusa wrzuca bez pytania nas o zgodę. Podczas gdy Jezus czeka na to, żebyśmy się otworzyli, prawda? Stosuje wobec nas pewną przemoc, prawda? I kłamstwo, jeżeli nie jesteśmy bronieni przez słowo Jezusa mieszkające w nas. I to jest ostateczna konsekwencja tego, co się może stać z człowiekiem, który będzie taki właśnie bierny opór i tutaj wobec Jezusa. To, co mówisz, niech będzie przestrogą dla nas wszystkich, bo niech się nikomu nie wydaje, że nie jest do tego zdolny. Bo jest w wielkim błędzie, uważajcie, bo to nie jest tak, że tylko tam ten biedny Judasz był zakręcony nie w tą stronę, co trzeba. To jest blisko każdego z nas. I tylko w Ostatniej Wieczerzy pojawia się pytanie, czy to nie ja przypadkiem, Panie? I to pytanie zadaje każdy z 12, my też. Dobrze, ale słuchajcie. Co to znaczy, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i sługą wszystkich? Diakonos. Jak to zrozumieć? Piękne słowo. Jak to zrobić? Jak to zrozumieć? A, zrozumieć. I zrobić też. Siedzieć i patrzeć i kontemplować krzyż Jezusa i powiedzieć sobie, pierwszy jest ostatnim. Król jest sługą. Zajął ostatnie miejsce. Na tej wieczerzy myje nogi, nie? I to jest droga właściwa, bo ja jestem drogą, nie? Mówi Jezus, prawdą i życiem. Jezus mówi, chcesz być pierwszym? Dobrze, tylko teraz
posłuchaj, na czym to polega, prawda? Czyli jeżeli... Jakie pierwszeństwo, jaką wielkość wybrał Bóg? Bóg, który jest pokorny, który dobrze, uczynił się ale sługą. Praktycznie, czyli jeżeli w mojej naturze ludzkiej, takiej zwyczajnej, jest dążenie, żeby być pierwszym, to znaczy, żeby inni mi służyli, dominować. Ja dominował nad innymi, to teraz mam co? Myśleć, jak codziennie służyć, tak. I jak nie dominować, tylko stać się sługą, poddawać się. Diakonos, piękne no dobrze, słowo. Ale jestem powiedzmy, no ja jestem proboszczem, ale no ktoś jest prezesem firmy, jest dyrektorem, jest prezydentem i tak dalej. I teraz jak on ma się uczynić tym służącym wszystkim, nie? No. Każdy na swój sposób, na swoim miejscu, tak bym powiedział, bo inaczej służy generał, który ma podwładnych żołnierzy, musi wydawać rozkazy, od nich też ale wymagać. Ale on też musi być... Tak, i ma być sługą, czy ma bo, wydawać rozkazy, czyli ma trzeba być... zrozumieć jedną rzecz, że urząd, który mam, nie jest dla mnie, nazwijmy tak, to miejsce, które zajmuję, ale po to, aby służyć. Że słyszałem ostatnio takie świadectwa a propos generała. O generale... Zachorskim w kampanii wrześniowej, który był dowódcą pewnej formacji mniejszej, zdaje się, u generała Kleberga, kiedy rozpadły się inne formacje, jakby sąsiednie. Żołnierze poszli w rozsypkę, oni garnęli się do niego, jego szeregi błyskawicznie rosły, jeszcze zanim przyszła ta ostatnia bitwa nad Bzurą, zdaje się, ponieważ wyczuli w nim dobrego dowódcę, który nastawia własnego karku i wie, czego od nich wymagać. Nie? I to jest to, właśnie to dobrze mówisz. Chcieli pod nim służyć, tak, ponieważ czuli, że on służy im i się o nich troszczy. Czy dyrektor, prezes to jest ktoś, kto powiedzmy ma... Chrześcijanin. Czy ma taką odpowiednią wiedzę i umiejętność, żeby tworzyć miejsca pracy, żeby ludzie, którzy u niego pracują, którymi jakoś zarządza, czuli się dobrze, mieli odpowiednio, byli dobrze potraktowani, sprawiedliwie, sprawiedliwa zapłata i żeby mogli utrzymać własne rodziny i teraz on to im jakby umożliwia, a nie na zasadzie, że oni są wykorzystać ich do swoich celów. I zbudować imperium. Myślę, że ludzie instynktownie wyczuwają takich przywódców, którzy mają tego ducha Chrystusa sługi, prawda? Tego Chrystus i diakonos, nie? Czy nie mówimy, że być tym, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i sługą wszystkich, to nie znaczy, że wszyscy dyrektorzy, wszyscy, którzy mają pewne predyspozycje, by przewodzić, mają teraz to rzucić i być ostatnimi, to znaczy być ostatnimi w szeregu, w tej hierarchii, wręcz przeciwnie. Jeśli masz taką możliwość, ostatni taką umiejętność... Ostatni ze wszystkich, na przykład dowódca na polu walki, ostatni opuszcza pole walki, to jest jego ostatnia pozycja. Odpowiedzialny za wszystkich, prawda? W odpowiedni sposób. On oczywiście wydaje wszystkim rozkazy. Dobrze, to teraz zapytajmy jeszcze o to dziecko. Dlaczego wziął dziecko, postawił przed nimi i kto przyjmuje je w imię moje? Takie dziecko mnie przyjmuje. Dziecko wyzwala w nas miłość. Taką troskliwą, opiekuńczą. Ono właśnie potrzebuje całą swoją naturą, żeby mu służyć, to znaczy troszczyć się o jego dobro, żeby je chronić. Można powiedzieć, Jezus mówi, pozwólcie się kochać. Ja chcę was kochać jak dzieci. Pozwólcie. Pozwólcie na to. Ja też jakoś rozumiem, że w Izraelu dzieci nie zajmowały takiego miejsca jak dzisiaj, że właściwie stają się bożkami w rodzinach. Wręcz nie, przeciwnie. Były traktowane trochę jak pion. Ryby i dzieci głosu nie mają, co też ja słyszałem u mnie w domu i mnie to wcale nie raziło, nie? Że dzieci muszą znać swoje miejsce. Ale jednocześnie, jeżeli przyjmujesz takie dziecko, które nie ma głosu w moje imię, mówimy nie o to, co się dzieje dzisiaj, tylko o tym, jak było w Izraelu. Czyli rozumiemy, że dziecko jest ostatnie w tej hierarchii. Ale nie ma żadnych praw, ale jest kochane. Prawda? Jemu służę, czyli kocham go. Tak, i go uczy życia, ono się przysposabia do życia. Nie ubóstwiam, jego przysposabiam do życia.
dziecko jest otwarte. Czy też umiem stawiać mu wymagania, umiem go ociosać, by dla niego falochronem. Falochrony zatrzyma jakąś tam falę i tak dalej. Tak, i dziecko kształtuje. Normalne dziecko chce się rozwijać, ono pyta, ono jest ciekawe życia. I teraz Jezus mówi, pozwólcie, bądźcie jak dzieci, ja was formuję do dobrego życia, zobaczycie, nie? Będziecie dorosłymi w wierze, w życiu, w postawach. I z tego wyjdzie właśnie coś pięknego, nie? Bo on jest też pedagogiem, jak mówią ojcowie Kościoła, tym, który właśnie nas prowadzi. Tak jest, bracia. To jest piękna perspektywa. Pozwólmy się prowadzić, a to jest wielka rzecz. I pozwólmy, żeby Jezus czasem rujnował nam nasze schematy myślowe i nasze oczekiwania. Ciężko, to dwie niedziele to ale jest... Warto podjąć ogóle... takie ryzyko. Chcę wam powiedzieć, ostatnio miałem takie zrujnowanie mojego gmachu i to mi na dobre wyszło, naprawdę. Pozwólmy się korygować. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński.